od 18 do 20 marca 2011 roku. Na 3 dni Poznań stał się stolicą polskiej motoryzacji. Dzień dla mediów i biznesu oraz 2 dni dla szerokiej publiczności cieszyły się zainteresowaniem rekordowych 46 tysięcy zwiedzających. Na Motor Show odbyło się 14 polskich premier, w tym m.in. Peugeot 508, Peugeot Ion, Hyundai Genesis Coupé, Ford Focus, Mercedes klasy C, Lexus CT200H, Creta Psonic TCI, Toyota Verso czy Chevrolet Orlando. Jedną z głównych części Motor Show była prestiżowa wystawa motocykli, skuterów i quadów. Motor Show to także przygotowana wspólnie z Automobil Klubem Wielkopolski największa w Polsce wystawa samochodów zabytkowych z imponującą kolekcją ponad 200 modeli. Dni otwarte dla szerokiej publiczności poprzedził Motor Show VIP Day, dzień dla branży i mediów, podczas którego odbyła się światowa premiera luksusowego samochodu Mansory Maserati. Motor Show to wydarzenie rodzinne, dlatego część wydarzeń w ramach wyjątkowego miasteczka rodzinnego została przygotowana z myślą o najmłodszych. Tuż obok na fanów mocnych wrażeń czekał profesjonalny tor gokartowy pod dachem, zrealizowany wspólnie z Poznań Indoor Karting. Wyłącznym sponsorem Motor Show został Bank Zachodni WBK. Główną nagrodą tegorocznej edycji targów był jeden z najlepszych miejskich samochodów Alfa Romeo Mito. Ależ emocje, proszę Państwa, no tutaj się dzieje na tym torze, a to jest tylko 30 okrążeń. Jednym z najważniejszych wydarzeń Motor Show był ekskluzywny Motor Show VIP Night. Wyjątkowy wieczór, podczas którego zaprezentowano najbardziej luksusowe samochody na świecie. Porsche 911 Turbo S oraz po raz pierwszy w Polsce Mercedes CLS, Mansory Cyrus, Audi A6 oraz Bentley Mulsanne. Wspaniałe samochody, prestiżowe premiery, niesamowicie bogaty program wydarzeń cieszący się olbrzymim zainteresowaniem największych polskich mediów i 46 tysięcy zwiedzających. Tak prezentowało się największe motoryzacyjne show w Polsce – Motor Show.